Siemanko ludzie, z tej strony GrYfciu, witam was w kolejnym odcinku z Just Cause 1. Słuchajcie, zasuwamy na misję naszym nowym heavy dropem, co jest ciekawostką. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest nowy heavy drop. Aha, nie mogę teraz tego sprawdzić. No nic, no nie mamy daleko jeżeli chodzi o latanie helikopterem, więc nie będę tutaj jakoby tego skipował, bo to nie ma większego sensu. Popatrzycie sobie po prostu jak latam helikopterem. Mam nadzieję, że wam się takie coś podoba też, że to nie jest tylko tak, że przychodzicie tutaj oglądać misję, tylko też mój gameplay, to co tutaj robię i to o czym gadam. No czasami gadam różne głupie rzeczy. Natomiast zobaczymy co w dzisiejszym odcinku naszym się tutaj wydarzy. Jeszcze kawałeczek drogi mamy. Raz, dwa, trzy i będziemy na miejscu, słuchajcie. Ogółem to lotnisko całkiem fajna sprawa tutaj. Tylko jak widziałem ile tam jest tych rakiet przeciwlotniczych, to ja mam po prostu dość, słuchajcie. Ja mam po prostu dość. Ale powiem wam, że ten helikopter nie lata tak szybko jak tamten, albo mi się tylko wydaje. Mam takie dziwne wrażenie, że on jest dużo wolniejszy. Jakoś tak, no, jego mobilność spadła. Ale to jest ten sam. Co ci ciekawostką. Ogółem, że on jest taki kwadratowy, to też ciekawe dość. Bo w sumie nie spotyka się takich helikopterów kwadratowych. Bo normalnie tutaj na dole to jest prawie kwadratowy, słuchajcie. A może, no, powiedzmy, no. Jakaś taka bryła dziwna. Jakaś taka dziwna bryła. Tu jest jakieś takie miasto na wyspie, a la Wenecja. My do tego drugiego, tam dalej kawałek. Pędzimy. Zobaczymy co tu się wydarzy w ogóle. No popatrzcie, no, a la Wenecja mówię. Gdzie on to wystrzelił? Aha, tak jakoś strzela. Mniej więcej tam gdzie celuje. Mniej więcej. Znaczy się mniej niż więcej. No ale okej. Gdzie my tu mamy? Tutaj gdzieś. Więc tu by trzeba było już lądować powoli. Tu by trzeba było się przymierzać do lądowania. A to może nie być takie proste, słuchajcie. Chociaż może nie być takie proste, biorąc pod uwagę fakt ile tu jest kabli. A wylądujemy sobie na samym środku skrzyżowania, co nam tam szkodzi. Nam i tak nic nie zrobią. Bo w sumie co nam mogą zrobić? Hops, ładnie żeśmy sobie usiedli. I zasuwamy na misję. To jest siedziba agencji? Czy gubernatornia? Bo ja już nie wiem. My to chyba od drugiej strony mamy tutaj wejść. Tak mi się coś wydaje. Tak, od środka mamy iść. Kurde, to słabo trochę. Hola. It's a hot day, no? Please, senor, I was a pato malo in my day. Okej. Ludzie do nas gadają różne dziwne rzeczy. W większości przypadków nie rozumiem w ogóle nic. Another day, another dollar, a senor? Chcesz wryj? Another dollar? What's the matter? Ziomek już chyba nie wstanie. Dostał wyjebane, już nie wstanie. Policja nas oczywiście goni za to, no ale kto by się tym przejmował w sumie? A oni tu w jakiejś restauracji siedzą. Aha, taka sytuacja. Okej, cześć. Great party venue. I booked the place for the whole evening. $20. Haha, some deal, huh? You do like watching the bottom line. Anyhow, it's time for the end game of this little operation. Take a look. Looks good, huh? It's from last night. Thanks to you, good buddy. The fall of Rome. Rioja's hunting down Montanos, the government gunning down its citizens while guerrillas torch the place. And the police on a permanent vacation. Almost a perfect ending. Except for this. Banco Nacional. Streets are quiet now. The bank closed until further notice, but not for Mendoza or the Montanos. They're running scared, but first they're going to stop at the bank and pick up a shitload of dead presidents. You're a magician, Rico. Make that money vanish. Mamy sprawić, żeby ten hajs zniknął, tak? Nie ma problemu. Okay, listen up. My MVs are headed for the bank to escort the money transport you want. Hurry up and jack that truck before they show. O kurde, 1200, no to na pewno, słuchajcie, musimy brać nasz helikopter. To nie ma nawet co mówić. Później oczywiście ruszamy na tym, na paraszucie. No ale dobra, jak mamy obrabować bank, to mamy obrabować bank. A dokładniej sprawić, żeby pieniądze, które Oni zabrali z banku, zniknęły. Tak więc ruszamy tam, na twardo. A ten bank w sumie niedaleko, bo on na wyspie obok jest prawdopodobnie. No, tak jak myślałem. Dlatego też zlatujemy tutaj ostro w dół. To tutaj jest. Tak, to jest idealnie tutaj, słuchajcie. Oczywiście musimy sobie wziąć jakąś broń. Bo musimy wejść tu do środka. Dzień dobry. Jakąś broń macie? Nie, nic ciekawego. Dobra, zginął jakimś cudem, ale zginął. Dobra, dostał kolejny. Jeszcze ktoś tutaj cwany? Nie? Wszyscy dead? Jak wszyscy dead, to dobrze. What the fuck? No, biegnij, Rico. No, come on. Tak jak ich będziemy gonić, to ma jakiś większy sens chyba. Albo nie bardzo. No ale tak sobie tłumaczę, że to ma większy sens. Zobaczymy, zobaczymy jak daleko się posuniemy tutaj z tym. Znaczy ogółem chyba tego pierwszego jak złapię, to będzie ciekawiej. Jump to vehicle. Właź! Do widzenia. Do widzenia, panowie. Ja sobie tutaj zakręcę tak, żeby ich trochę zgubić. Okej, mam do garażu ją zawieźć. No i zasuwamy, słuchajcie, i zasuwamy dość ostro. Mam nadzieję, że tu jest cały czas prosto do tego garażu. Pewnie, że tak. Cały czas prosta droga. Także jedyne co, no to nie dać się tylko zastrzelić, złapać, rozwalić i po sprawie. Ogółem mamy 5 gwiazdek, jeżeli chodzi o policję. Więc będą robić wszystko, bylebyśmy tylko, no, nie dowieźli tego na miejsce. Ale mamy na tyle dużo HP, że chyba nie mam się czym martwić. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Mam tylko nadzieję, że dadzą sobie spokój po jakiejś chwili. Że żaden mnie tu nie będzie przyszpilał zaraz. Bo oni tak lubią sobie jechać blisko mnie i mnie denerwować. No ale tego to ja bym nie chciał, słuchajcie. Tego to ja bym nie chciał przeżywać tutaj. Będzie miło, jak się odczepią po prostu. Dojedziemy chyba do samego końca i dopiero wtedy skręcimy. Albo tu. Albo tu. To nie będzie głupie. O, fuck, ale mnie tu ostrzeliwują. No to super. Teraz to ja jestem już ujebany, słuchajcie. Teraz to jestem już ujebany. Do widzenia. Armored, no weź, nie zgin, proszę cię, nie rozwal się. No nie, no bez jaj. Ja wiedziałem, że to się źle skończy, jak ja się tutaj w bok przejadę. Ja po prostu wiedziałem, że to się tak skończy, słuchajcie. Ja pierdolę. Ja po prostu wiedziałem, że to się tak źle skończy. Mam nadzieję, że już przejąłem. Dobrze, przejąłem. No to zasuwamy. Teraz to ja już... Teraz to już nie ma zlituj, słuchajcie. Teraz to już nie ma zlituj. Jedziemy do samego końca. A jak nie do samego końca, to chociaż tak, żeby nas nie trzepnęli. A żeby nas nie trzepnęli, to znaczy delikatnie zwolnić, ale nie tak, żeby się zatrzymać, słuchajcie. Bo jak się zatrzymamy, to mamy przesrane. To jest potwierdzone info. Bo będą nas wszystkim nawalać, granatnikami, bazukami, wszystkim co mają tylko tam. Z ami na końcu. PM-ami, kałachami, rozumiecie, taka sytuacja, nawet maczetami. Zobaczymy co ciekawego oni sobie tutaj wymyślą. Spróbuję jeszcze raz tutaj skręcić. Może tym razem się uda jakoś tak logicznie, tak żeby mi nie dziabnęli. Chociaż biorąc pod uwagę fakt ich ilość tutaj, no to powiem wam szczerze, że może być różnie. Naprawdę może być różnie. Dobra, pozdzierałem tutaj parę słupków. Wow, ale żebym wjechał na drifcie, słuchajcie. No i dojechaliśmy na miejsce, co jest ciekawostką. Oj, chyba mamona spalona będzie. Jak sztucznie to zrobione, że to się pali. Tak so much komputerowo, słuchajcie. Mission complete. Okej, save'ujemy sobie oczywiście. Fake, override, oczywiście. Okej, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie. No i co, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dzięki jeszcze raz, na razie, no i cześć! Podobał ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!